Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidor, witam was w kolejnej sesji Zagrajmy w Need for Speed Carbon. Poprzednim razem, sami sobie zobaczcie co było poprzednim razem. Co, boisz się ze mną jechać? Boisz się? Chodź, ja cię tutaj dorwę. Ale będziesz miał lańsko ładne, sprzedane. Co na mnie, kurde, co na mnie z takimi sygnałami wyjeżdżasz? Co, nie pozwalaj. Hahaha, dobrze, rozjebały się same. No dobra, skoro już sobie zobaczyliście, co było poprzednim razem, to między innymi pochwalę wam się jedną rzeczą, a mianowicie tym tutaj widokiem. Tak jak widzicie, mówiłem na początku serii, że nie będę robił 100%, a koniec końców jednak wszędzie tutaj już mamy ptaszki poodznaczane, co oznacza, że sobie nadrobiłem kilka wyścigów, bo zresztą poprzedni odcinek to był tak naprawdę zapis streama na Twitchu, którego postanowiłem, że zrobię tam z niego odcinek, że w sensie wiecie, tam trochę to zmontuję i pokażę wam te wyścigi, których nie pokazałem na odcinkach. I podjąłem taką decyzję, że jeżeli faktycznie będę gdzieś miał z tyłu głowy, że jednak będę chciał zrobić te 100%, to po prostu wyścigi, których nie zdążę zrobić przed konfrontacją z bossem, to będę nadrabiał na live'ach. Czyli po prostu, jeżeli okaże się, że nie wiem, będę teraz dzisiaj walczył z Kenji i się okaże, że tak naprawdę przed Kenji zostaną nam 4 wyścigi, to te 4 wyścigi będziemy sobie na jakimś najbliższym streamie nadrabiać. Tak, żeby po prostu trzymać się jednak tej zasady, że zrobię tylko wymaganą ilość wyścigów i przechodzimy do bossa, no nie? Tak więc, no chciałem się wam tym pochwalić i teraz możemy zrobić sobie wojny wyścigowe za 10 koła. 10 koła gotówki dostaniemy za to, tak więc no myślę, że można by tutaj ogarnąć temacik. Dzisiaj chyba nawet będziemy mieli już ponad połowę gry. Tak więc to też ładny wynik jest. Zobaczmy, którą mamy godzinę. Ale tutaj się ładnie ustawiają już, kurczę. 12:39. Nagrywam to w poniedziałek 11, tak? To jest dzisiaj 11? 12. 12 czerwca dla osób, które by się pytały z ciekawości. No i tutaj widzę, że większość to są skorpiony. I zastanawiam się, kto tutaj jest właśnie tym, bo ja nadal nie mogę ogarnąć, co to jest za zespół, ten po skorpionach, właśnie ten tutaj, o. Ale dobra, mamy tutaj tor na 2 okrążenia i wiecie co? Wpadłem na taki pomysł, oczywiście to może być pomysł, który nie każdemu się spodoba, jeżeli chodzi o tę serię, ale zrobimy sobie coś takiego, że sprawdzę, czy się dobrze nagrywa. Tak, nagrywa się bardzo dobrze. Wpadłem na taki pomysł, który może nie każdemu się spodoba, a mianowicie, jeśli wyścig będzie długi, mowa tutaj oczywiście o torze, no bo tory to zwykle to są wyścigi, które są dosyć długie, to po prostu, jeżeli będzie za długi ten wyścig, a będziecie widzieli w pełni okazałości całą trasę, to po prostu to drugie okrążenie będzie skrócone do już tego, że zobaczymy się na przykład, jak będę kończył wyścig, no nie? Na przykład, jeżeli nie będę miał nic ciekawego teraz do powiedzenia w tym wyścigu, to zrobimy tak, że po prostu tak jak teraz oglądacie sobie całą tę planszę od początku do drugiego okrążenia, to będziecie ją w całości widzieć, a na drugim okrążeniu to zrobimy cięcie jak do momentu, aż będę dojeżdżał do mety. Kurde, muszę troszeczkę bardziej rozbudzić język, bo coś, kurczę, pieczone mi się pląta. Nie jest dobrze, nie cierpię, kiedy język mi się plącze. I można by to tłumaczyć dwojako. Albo w sposób taki, że mam bardzo niski zasób słownictwa, albo po prostu, no jak każdy, mam gorszy dzień. Ale no dzisiaj nie wydaje mi się, że jest mój gorszy dzień, bo jest bardziej ten lepszy dzień. Ale no zobaczymy. Myślę, że się jeszcze rozkręcę, bo dopiero co odpaliłem nagrywanie, tak więc pamiętajmy, że pierwsze 3 minuty lub 4 minuty zawsze to są trochę te gorsze. Później dopiero komentarz się bardziej zaczyna rozbudzać i rozkręcać, jakkolwiek by to nie brzmiało oczywiście. No i zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Może nam się uda, kurde, i zdobędziemy to auto tego Kenji'ego. Bardzo fajnie by było, gdybyśmy sobie wzięli Mazda RX-7, bo to byłoby wtedy trzecie auto, jakie bym miał. A potem bym mógł już myśleć nad zakupem następnych wozów, bo fajnie byłoby mieć inne jeszcze autka, którymi można byłoby sobie pojeździć. Prawda? Oczywiście, że prawda.
Mam oczywiście w planach poza tą Toyotą Suprą, no to już wcześniej zapowiadane odwzorowanie Forda Mustanga GT Razora z Most Wanted'a 2005. Tak więc no trzeba będzie kurczę pokminić coś z tym. Tylko będzie musieli zobaczyć po ile jest ten Ford Mustang, bo ja nie bardzo się orientuję z cenami w tej gierce. I to jest dosłownie miejsce, które kojarzy mi się z Undergroundem jedynką albo dwójką. Którą z tych części? Wow, to było nieplanowane, kurczę pieczone. Dobra, zbliżamy się w sobie blisko mety. No tak naprawdę to już mamy teraz ostatnią prostą. Ostatnią prostą w cudzysłowie, ponieważ będziemy mieli teraz zakręt. Ale oni już nas nie dogonią, tak więc wojny wyścigów mogę powiedzieć, że wygrałem na terenie 21 Street, a raczej już na dawnym terenie 21 Street. Ponieważ jak wiecie, poprzednim razem żeśmy, kurczę, przejęli ten teren. Tak więc Angie co jedynie może sobie teraz jeździć tam na jakichś zadupiach, nigdzie indziej. 10 tysięcy, super. Dobra, możecie się tam zamknąć, jeżeli chodzi o policję. No i tutaj już mamy wszystko z głowy, tak więc możemy teraz zabrać się za oficjalny teren Bushido. I teraz pytanie, co ja chcę najpierw zrobić? Tutaj mamy nawet całkiem spoko, albo o, tutaj mamy próba prędkości, sprint. Drift, próba prędkości. To chyba zaczniemy sobie od driftu. Tak na rozluźnienie, tak żeby troszeczkę tutaj się rozbudzić gameplayowo. Wydaje mi się, że po tym drifcie zaraz się do nas odezwie, kurde, ten Kenji z Bushido. Takie mam dziwne wrażenie, bo to chyba zawsze tak działa, że po zrobieniu jednego wyścigu to oni się zaraz odzywają, tak mi się wydaje, albo po dwóch. No, na razie poszło tak całkiem okej, bym powiedział. Chociaż pewnie zaraz zostanę przegoniony przez tę bandę cymbałów. Nie będę przegoniony, ponieważ oni sobie na razie póki co słabo radzą. No, ja też sobie wcale lepiej nie radzę, tak więc no, już mnie tutaj nawet przegonił, kurde, Charlie. Charlie z fabryki czekolady. Dawaj, robimy combo. Póki co mam 10 tysięcy, ale to się może wszystko zmienić jeszcze. Może być też tak, że zaraz oni będą mieli po... No właśnie, mówiłem. Dlatego my nie możemy się poddać, my musimy większe combo zrobić. O, dokładnie tak. Znaczy, no może nie tak dokładnie, no bo zaraz on może mnie przegonić jeden z drugim. Ale ładne miasto tam w tle. Takie rozpalone. Super. Widać, że to wszystko żyje życiem. Tętni życiem, nie żyje życiem. I który będę? Pierwszy! Koła, pakiet trzeci, spalone gumy. Otrzymano kartę nagrody. Super, spalone gumy. No. Już mamy cutscenkę, już się jadą pruć do nas. I heard you were back in town. Now I wanna hear you're gone. To jest chyba jakiś zaginiony brat Toru Sato, a.k.a. Bulla z Most Wanted 2005. No to chyba jest jakaś rodzina, bo oni są bardzo do siebie podobni. Bushido. Ale wy kurde myślicie, że groźni jesteście. Chociaż nie powiem, auta mają bardzo ładne. To trzeba im przyznać, że pod względem winyli, kolorystyki i tak dalej, to naprawdę bardzo ładne auta są. To ja muszę przyznać. Zawsze tak uważałem i zawsze tak będę uważał.
Nie, na razie odrzucamy. Na streamie sobie nadrobię te zaatakowane terytoria. Na razie mam to w dupie, brzydko mówiąc. O, to już nawet widzę, że tutaj ten będzie. Dobra. Co mamy next? Mamy próbę prędkości. Zrobimy sobie próbę prędkości, bo to też jest dosyć szybki wyścig. Tory to są zawsze te dłuższe wyścigi, bo trasy potrafią być naprawdę ogromne. Sprinty takie średniawe, a próby prędkości wydaje mi się, że są dosyć krótkawe względem tych pozostałych. No i jeszcze drifty są oczywiście, nie? Tutaj sobie lecimy teraz z Samsonem, aczkolwiek potem zmienimy sobie na Sala. Oczywiście nie Salvantasa. Szanujmy się. Ale Salem trochę też pojeździmy, w sensie, żeby Sal miał troszeczkę bardziej... No, żeby trochę szansy dostał, nie? Żeby każdy tutaj z nich szansy dostał. Oczywiście mówimy o takim najnormalniejszym Salu, a nie Salvantasie. Po raz kolejny się powtórzę. Dla osób nie wiedzących, kim jest Salvantas, to taka postać z mojego uniwersum. Taki widz z mojego uniwersum, który był bardzo upierdliwy. I tam się wygrażał bardzo często. Że tam ogólnie chłopak taki ciekawy, muszę przyznać. Ale życzę mu dużo zdrowia. Życzę mu dużo zdrowia, żeby mu się w życiu układało. Bo ja nie jestem takim chujem. Nie jestem miękkim chujem robionym. O, może tak to się określę. I przepraszam, jeżeli kogoś będzie urażać to, że troszeczkę posługuję się wulgarnym językiem. Moi drodzy, staram się ograniczać. Nie wychodzi mi na chwilę obecną. Kiedyś mi będzie wychodzić. Jeżeli chodzi o takie zmiany, to niejednokrotnie to powtarzałem i niejednokrotnie będę to powtarzał, że na takie zmiany to po prostu potrzeba często miesięcy, lat i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, no wiecie, to zmiana nie przyjdzie z dnia na dzień, nie? Wiecie, o co chodzi. Tak więc mam nadzieję, że to też jakoś uszanujecie, zrozumiecie. Zwyciężył członek zespołu, 16500, nitro i opony poziom 2, pakiet profesjonalny. Super. Hamulce poziom 2, pakiet profesjonalny. Poziom 2, poziom drugi. Ale zawsze tak lubię na opak mówić, wiecie, o co chodzi. 169700 kasy, no to jest całkiem sporo. Naprawdę, to jest całkiem sporo. I tu mamy sprint i zrobimy sobie sprinta na ryzyku patrolu numer 4. Czyli jest większe prawdopodobieństwo, że się policja może pojawić. Zresztą poprzednio też się miała policja pojawić na tej próbie prędkości, którą przed chwilą robiliśmy i jakoś się nie pojawiła. Tak więc ja bym to tak na to bardziej może nie tyle co sceptycznie patrzył, co tak z przymrużeniem oka. I co to kurde z nami ten? Ty z nami Kenji jedzie? W sensie... Może nie, że Kenji, ale wiecie, Bushido z nami jedzie tutaj? Okej, jak chcą, to niech se jadą, ale muszą sobie zdać z tego sprawę, że wpiernicz wyłapią. A przynajmniej tak mi się wydawało, że z nami Bushido jedzie, ale wątpię, bo... Bushido się póki co kręci tam, kurde... No wiecie, robi co robi, nie? Próbują nastraszyć każdego przypadkowego kierowcę, że to oni są tutaj, kurde, władcami terytorium. Szkoda, że później Kenji i spółka kończą jak zwykle tak samo. Jak zawsze tak samo, przepraszam, to chciałem bardziej powiedzieć. Ale już się zaczyna mój język trochę bardziej rozplątywać, więc jestem zadowolony z tego. Bo to tylko oznacza tyle, że trochę mi się język zaczyna pobudzać, jakkolwiek by to nie brzmiało. No, siema, siema. No, mamy policję na poziomie 4. Na razie tylko się trzymamy poziomu 4, bo dopiero poziom 5 się odblokuje po pokonaniu Kenjiego i przejęciu Bushido, a raczej terytorium, które zagarnęło se Bushido. No i teraz tutaj będziemy uciekać przed policją. Pozwólcie, że jak zacznie się pościg, to ja wam szybko to wyedytuję, albo nie wiem. Nie, montażu nie będę robił, ale to wyedytuję do końcówki pościgu, bo już zrobiłem jeden odcinek
który dzisiaj będzie miał zresztą swoją premierę o godzinie 14, gdzie uciekam przed policją. Tak więc myślę, że na tę chwilę drugi taki odcinek nie ma sensu, ale nie ukrywam, że się na pewno pojawi, bo będę chciał zobaczyć, jak się jeździ z policją na poziomie 5 w Carbonie. Czy oni są jeszcze bardziej przesrani niż w Most Wantedzie 2005? Bo jak wiecie, tutaj policję to troszeczkę, no muszę przyznać, że się szybsze zrobiły i trochę bardziej wytrzymalsze. Jestem naprawdę pod wrażeniem. 16500, odblokowano. Karoseria, pakiet trzeci. Dobra, kontrola Bushido. Teraz musimy tutaj zabawić się z pałami policyjnymi, z pieskami. Tak więc zaraz ich rozniesiemy w drobny mak. Myślałem, że go dotknę, a tutaj się jednak okazało, że nie. Tak więc proszę ode mnie wypierdalać. A teraz lecimy z koksem. Co to miało znaczyć? Oni, ej, oni tych ścigają teraz. Śmiesznie. Jak ja zacząłem pościg, to i pozostali mają pościg. Ojej, ale wam zrobiłem pod górę. No nie, jeszcze mnie teraz do... O nie, no zauważyła mnie. Spierdalaj ode mnie. Odpierdol się ode mnie. Dobra, poczęstuję was ropą. Smacznego. Ej, serio przed nimi ciężko jest uciec. Że oni się ciągle pojawiają. Ciągle się, kurde, pojawiają. Uspokójcie się. Dajcie mi spokój. Dobra, przejechały sobie obok. Walić ich. No, mamy teraz tutaj, kurde, naszą kryjówkę, dzięki której możemy się uspokoić. Po 2 minutach i 41 sekundach. Masakra. Powiem szczerze, że naprawdę tutaj policja to daje w kość. Ale no, jestem tego oczywiście jak najbardziej świadom. Dobra, mamy drifta kolejnego, więc lecimy teraz tutaj przejmować tą część terytorium. Tę część terytorium, może tak to powiem, żeby mówić poprawnie po polsku. Jakiś Max, to pewnie Max totalnej porażki tutaj z nami jedzie w wyścig. Już zdałem ciała, a ja chcę nie dawać ciała. Chcę jak najbardziej być jak najlepszy w tym, co robię. Tak więc raz jeszcze. Nie jesteśmy co prawda pierwsi, ale nawet idzie spoko. O, coś tu chyba, o, jesteśmy już pierwsi teraz, zobaczcie. Ale ładnie, ale super. Teraz to żeśmy ładnie tutaj towarzystwo wyprzedzili. Im większe kombo, tym lepiej. Tak więc mnożnik jak największy musi być. O kurde, ej, ale to jest dobra trasa na takie drifty. Tu muszę przyznać, że twórcy naprawdę ładnie odwalili. 115 tysięcy, błagam was, oni tego nie są w stanie nadrobić. To już mają, kurde, game over w tym momencie. Jeżeli chodzi o mnie. W sensie wyścig, drifty ze mną, to oni mają już game over. Oni tego nie nadrobią, nie ma szans. Ja bym musiał teraz ciągle w ściany wjeżdżać, tak na dobrą sprawę. Ja bym musiał się tak ciągle od ściany odbijać. Ładny poślizg. Jaki ładny, to jest wspaniały poślizg. O, kombo razy 10, to już w ogóle. Teraz to ja jestem naprawdę, kurde, king driftów, nie? Jestem królem driftów, driftingu. Mówię wam szczerze. 222 tysiące, ja pierdzielę! Ale ładny wynik! 18 tysięcy gotówki. Spoilery, pakiet trzeci. O, jadą się pruć znowu do nas. No, szpanerzy pierdoleni. Bez kitu. I don't know what's more pathetic. Your crew or your car. Błagam cię, chłopczyku. Co ty pierdolisz w tym momencie do mnie? Chłop jakiś, kurde, odklejony od rzeczywistości, myśli, że kurwa nie będzie mi groził. Się uspokój, baranie jeden. O, znowu wyścig w kanionie.
Cho, Siren Alley. No to wyścig w kanionie to będzie pestka. Wystarczy być, wiadomo, pierwszym, tutaj już, kurde, wyjść na prowadzenie. Oni to tam sobie mogą co jedynie kwiatki od spodu wąchać. Te sprinty w kanionie są bardzo spoko. Naprawdę, serio. One są nie dość, że krótkie bardzo, to są takie przyjemnie szybkie. W końcu wiecie, Need for Speed, przyjemnie szybkie. No nie? Wiecie, o co chodzi. Ej, i powiem wam nawet, że tu tak całkiem ładnie tutaj się niektórzy osiedlili. Tam widziałem, jakiś był domek chyba jednorodzinny. Nie, no na serio, ładnie to wygląda. Ten kanion przypomina mi jedną ulicę w Gdyni, swoją drogą. Bardziej to taki zjazd do zajezdni autobusowej. I to autentycznie mi to tak przypomina, no dobra, może nie aż tak, no bo tutaj jednak jest kanion i tutaj można się łatwo spierdzielić na dół. No i nie mamy oczywiście takich, kurde, wodospadów, a szkoda, przydałyby się takie wodospady w Polsce. No ale no nie można mieć wszystkiego, no nie? Tutaj widzę, że ładnie tutaj prace w ruch idą, albo się opitalają jak zwykle zresztą robotnicy. Nie no, super, fajnie, fajnie. Ładnie nam idzie. Szybko poszło. 18 tysięcy i co żeśmy odblokowali? Końcówki wydechu. Końcówki wydechu, okej. Zawieszenie poziom 2, pakiet profesjonalny. Zostały nam jeszcze tylko 3 tutaj takie te. No wiecie. 3 takie cząsteczki, 3 takie kawałki terenu, jakkolwiek cząsteczki. Co ja gadam w ogóle za głupoty? Masakra. Tor. Możemy teraz zrobić tak, albo tor, o tu mamy punkt kontrolny, próba prędkości, sprint. Chcemy robić jeszcze ten jeden wyścig? Zrobimy. Potem już będziemy wybierać sobie, żeby tak, wiecie, przejmować dalszą część terenu. Okej, okay, czyli tutaj mamy znowu ryzyko patrolu takie, że policja może nas ścigać. Właśnie, miałem tego sala za niedługo ustawić. Widzicie, ja już, kurde, zapomniałem. Miał być sal i sala nie ma. Sal Vantasa nie ma. Nie no, ustawię go po tym wyścigu. Już będę teraz pamiętał, żeby zmienić tego. Zmienić pomocnika. Niech sobie Samson pójdzie trochę odpoczywać. Albo nie wiem, niech z Neville'em pójdzie pić ten... napój oraz wodę, czyli jak to tam było mówione, tam była soda i ten, soda i napój. A ten napój to miał być chyba cola, tak swoją drogą, ale no nie wiem. Nie wiem, co twórcy mieli na myśli, mówiąc napój. Może mieli zupełnie co innego na myśli, a nie chcieli po prostu dać tego tłumaczenia. Wszystko jest możliwe, tak na dobrą sprawę. Czemu te auta skrótem jadą? A raczej to auto czemu skrótem jedzie? A ten tor też jest taki, powiem szczerze, że całkiem szybki do ogarnięcia. Nie jest to jakaś super długa plansza, więc nawet dobrze, że wziąłem ten wyścig. To jest naprawdę, kurde, świetna muzyka, ale to jest też to, co mówiłem na tym poprzednim odcinku. O ile to będzie normalnie na tym odcinku, a jeżeli nie, no to się powtórzę ze wczorajszego streama, jakiego robiłem z Carbona, jak tam nadrabiałem te wyścigi. Wszystko jest spoko, jeżeli chodzi o muzykę z wyścigów, ale mój problem do Carbona jest taki, że on ma strasznie biedną bibliotekę muzyki. Muzyczną, przepraszam. O co chodzi? W Most Wantedzie 2005 mieliście przeróżne zespoły. A tutaj podczas tych wyścigów to tak naprawdę grają ci dwie standardowe nutki, z czego ta, która teraz leci, to leci w... teraz chyba w dłuższej wersji i
z nowym tym, z nowym, może nie że bitem, ale no wiecie, o co mi chodzi, no nie? Po prostu dwie standardowe nutki w wyścigach grają, a takie inne nutki lecą w jeździe dowolnej. I szkoda, że tylko w jeździe dowolnej. Lakier opalizujący. 19800. Panie i panowie. Ładny wynik. Dobra, tutaj mamy już ogarnięte wszystko, więc teraz mógłbym zabrać się za te tutaj, chociażby część. Mamy tylko już tak naprawdę trzy takie części do przejęcia. Proba prędkości, sprint, tor. Zobaczmy, co tutaj, kurde, ogarniemy w próbie prędkości. Co jest? Wy to widzieliście? Puknij się w łeb, Michał. Puknij się w łeb. No, teraz w końcu jako tako to będzie wyglądać. Moi drodzy, zapomniałem, kurde, zapomniałem. Teraz już widzicie, sobie szybko przypomniałem, że miałem na sala zmienić. Tak więc niech teraz sal się ukaże. To już widzieliśmy przed chwilą. W ogóle miałem to skomentować. Dlaczego tutaj mieliśmy... Dlaczego mieliśmy tutaj, proszę ja was, kamerę pod... Pod ulicą? To strasznie dziwnie i niekomfortowo wyglądało. O, sal tutaj nam będzie wyznaczał drogę, jeżeli chodzi o skróty. Bardzo dobrze. To się ceni bardzo mocno, mocniutko, szanuję. Tak więc każdy z nich, widzicie, na jakiś swój sposób są bardzo pomocni, nie? Ci pomocnicy, wiecie, Sal, Samson, Neville. Każdy z nich ma jakieś plusy. No, tutaj nam będzie wyznaczał, gdzie są skróty. Spoko, fajnie. Ja na razie tutaj nie skorzystałem z tego skrótu, bo bym się tylko spowolnił, prawdę mówiąc. Zaraz ten wyścig będziemy mieli w ogóle skończony, tę próbę prędkości. Bo już widzę, że ta mapa nie jest długa. Długa, nie długia. Naucz się mówić, Michał. Strasznie dzisiaj ci się język plącze. Kuźwa mać. No są lepsze i gorsze dni, jeżeli chodzi o komentowanie, nie? I did it! 12 tysięcy, naklejki na karoserię, pakiet 1. Myślałem, że znowu tutaj przyjedzie Kenji się mądrzyć, ale jednak, kurde, wziął sobie radę do serca i zamknął mordę. Bardzo dobrze. Mamy teraz tor albo sprint, weźmiemy sobie sprint. Tor sobie zostawimy na najwyżej nadrabianie tych wyścigów. Idzie naprawdę dzisiaj bardzo dobrze, zresztą zawsze idzie w ogóle w karbonie bardzo dobrze. A jak już są jakieś momenty, gdzie muszę coś powtórzyć, to wiadomo, jest cięcie i się widzimy zawsze wtedy na samym końcu. Później po salu... Później... Po salu... Zmienimy na tego, na następnego, kurde, Gaugana, który jeszcze nie jechał. Colin! O! Colin może być następny, Colin Makrela. No ja i Sal to tutaj na razie ładnie ciśniemy z koksem. Oj, przepraszam, Sal. Ja pierdzielę, jak on odleciał. O kurde. Już mamy połowę wyścigu. Jezu, jakie to są krótkie plansze. Ej, widać, że Carbon względem Most Wanted jest bardzo zraszowany. Nie wierzę w to, że twórcy zakładali, że będą takie krótkie plansze robić wyścigowe. Nie uwierzę w to. Nie ma takiej opcji. Tu coś miało być jeszcze. Na bank. Te plansze zdecydowanie miały być dłuższe. Nie uwierzę, że jest inaczej. I super. Mamy to.
Yeah! 12 tysięcy. Odblokowano maska. Pakiet drugi. I otrzymano karty Uliczna Legenda. Jesteśmy legendą. Widzicie to? Jesteśmy kurwa legendą. Porsche Cayman S. Super. Ty, się tak czerwono zrobiło, ten taki czerwony okrąg zrobił, jakby tu zaraz policja miała mi wyskoczyć, bez kitu. O Boże. Dobra, mamy tutaj punkt kontrolny oraz sprint. Sprint i punkt kontrolny. To chyba w kanionie jest, co nie? Znowu sprint. No! Znowu w kanionie jest, to będzie bardzo szybki sprint. Punkt kontrolny też szybko zrobimy. I potem już zostanie nam ostatnia strefa. I potem będziemy mieli konfrontację z Kenji. Super, fajnie, fajnie. Jesteśmy naprawdę, kurde, coraz bliżej końca. Chociaż poniekąd to fajnie, poniekąd nie. No bo ja jednak lubię bardzo... Przyjemnie mi się bardzo komentuje Need for Speed Carbon. Serię z Need for Speed Carbon. Ale no trzeba też za inne serie się zabierać. Na przykład warto byłoby teraz z Carbonem puścić tego Most Wanted'a 2005. Tylko jeszcze będę musiał ten Redux mod ogarnąć sobie. I wtedy będzie zajebiście. Dobra, dobra, mamy tu wszystko pod kontrolą. Szybki driftik. Nie da się inaczej, bez drifta. Jestem ciekaw, czy ja Lotusem byłbym w stanie ostatniego bossa pocisnąć, prawdę mówiąc. Jestem bardzo tego ciekaw, bo jest naprawdę bardzo szybki ten Lotus. I myślę, że dałby sobie radę. Ale to też zależy od tego, jak go potem jeszcze stuninguję, ale myślę, że jestem pozytywnego bardziej nastawienia niż negatywnego. No, już tutaj mamy metę w pobliżu. Ostry zakręt w lewo i ziup! 15 tysięcy. Odblokowano lakier matowy. 56%. Naprawdę szybko idzie. Punkt kontrolny. Pięć bramek mamy do ogarnięcia. Let's go! I leci teraz muzyka chyba z Bushido, co nie? Albo ja źle kojarzę, mogę też źle kojarzyć, bo ja mam tak delikatnie grę podgłośnioną, żeby wiecie, żeby gra nie była na równi ze mną na słuchawkach, bo gdy gra byłaby bardzo głośno i ja bym jeszcze tutaj miał komentować, to bym bardzo, bardzo, bardzo szybko się rozpraszał, no nie? Nie, to nie jest motyw tego Bushido. Myślałem przez chwilę, że to jest motyw Bushido, ale nie, 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 to jest zupełnie co innego. No i właśnie też niektóre nutki lecą poza jazdą dowolną, no to najczęściej właśnie na tych punktach kontrolnych, no nie? I to jest trochę słabe, że na wyścigach, na tych torach, próbach prędkości, sprintach to lecą tylko dwie standardowe nutki, a tak to na pozostałych lecą... Gdzie indziej te nutki, chyba że to się da ustawić, że będą wszystkie lecieć, no ale to wątpię. Wiem, że w Most Wantedzie tak się dało, ale czy w Carbonie tak się da, to bym musiał zerknąć.